Drodzy wędkarze, drodzy działacze, drogie koła PZW, drodzy wszyscy, którym faktycznie na sercu leżą ryby, ale mówię, podkreślam, faktycznie, nie dla lansu, nie dla lajków, nie dla afery, dla samej afery i potem nic z tym się nie dzieje. Mówię o działaniu, o tym, co jest dla mnie najważniejsze w tym, żeby przestać narzekać, przestać mieć do wszystkich pretensje dookoła, przestać mieć pretensje do systemu, do zlewni i do całej tej otoczki wokół naszego ekosystemu, wspólnego naszego ekosystemu. I to, co możemy zrobić szybciej, aniżeli system, aniżeli ustawy, aniżeli zarządcy z wykształceniem, którzy mieliby się pojawić na zbiornikach, by je ratować, tak jak samoczynnie zrobił to Darek, próbując uleczyć końcówki strat w dzierżnie, to możemy dużo zrobić sami. I mam taki apel, dosyć gorący, dla wszystkich, którzy chcą działać i wszystkich, którzy faktycznie, tak jak powiedziałem wcześniej, leżą na sercu te ryby. Możemy uratować w następnym roku kilkadziesiąt, nawet ponad setkę śmiało zbiorników, których normalnie od paru lat na przykład traktuje przyducha, zakwit, śnięcia, huźdawki tlenowe i wszystkie czynniki, które są spowodowane zbyt dużą ilością fitoplanktonu. Zorganizujmy zawody, które będą łowiły, na podstawie których będą wyłowione drobne ryby. Zwracam się do wszystkich, którzy znają swój zbiornik w miarę, a wiem, że bardzo dużo jest kół, bardzo dużo jest wędkarzy, którzy wiedzą, co pływa mniej więcej w wodzie. Mam taką też nadzieję po prostu. I chodzi o to, żeby na wiosnę, przed jeszcze tą bombą biologiczną i rozmnażaniem się mnóstwa mikroorganizmów w wodzie, zorganizować zawody, które będą polegały na wyłowieniu części drobnej ryby, która zjada zooplankton. A ten zooplankton jest potrzebny bardzo dla innych ryb, dla całej wody, dla filtracji tej wody oraz do tego głównie, żeby zjadły fitoplankton, czyli plankton pochodzenia roślinnego. Tak to się dzieje, że trofii nie oszukamy. Możemy zmienić zlewnie. Zmienimy? 2 lata? Nie zmienimy. Możemy zmienić klimat. Zmienimy klimat? Nie, nie zmienimy. Powinniśmy, a to dotyczy bardzo wielu osób, więc to jest najtrudniejsze. Możemy, nie mamy wpływu na wiele naprawdę czynników, ale wpływ na to, że zawody zorganizowane na takim zbiorniku odławiające drobną rybę, mamy na to wpływ. Zawody chodzi o to, żeby nie wpuszczać tej ryby z powrotem. Chodzi o to, żeby wyciągnąć tą część z ekosystemu, która, dzięki której zbiornik jest mega, mega narażony. To naprawdę dużo może zdziałać. Naprawdę może być bardzo dużo zbiorników, które dzięki temu uratujemy. Zapraszam bardzo do kontaktu. Chcę, żeby konkretnie ten komunikat był krótki właśnie, niedługi. Udostępniajcie wszyscy ci, którzy chcą działać. Dotrzyjcie z tą informacją do kół wędkarskich, które będą chciały zorganizować takie zawody. Nazwiemy je jakoś w sposób ekologiczny, bo to będzie działanie ekologiczne. No i kurde, działajmy. Jest dużo informacji już teraz na YouTubie, na Ratuj Ryby. Są dwa filmy z profesorem z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Piotrem Chliwą. Zajrzyjcie tam jest wszystko wytłumaczone. Nie będę tego kolejny raz tłumaczył, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o komunikat, który ma dotrzeć do tych ludzi. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, będą materiały, musi iść za tym edukacja. Fajnie, jakby to właśnie wszystko było wytłumaczone tym osobom, które biorą w tym udział. Jaki jest cel, że to jest konieczne i że działamy dla naszego wspólnego dobra.
Patrząc na to, co się dzieje w internecie, no pewno nie tylko ja, no non-stop widzimy to samo. Narzekania przy tragedii, była warta, 500 działań jest zrobione dla tej warty. Sami sobie odpowiedzcie, kto brał udział w tych działaniach i kto faktycznie chciał wesprzeć tego typu działania. Była Odra, żadnych działań, Bóg, żadnych działań, Warszawa, Wisła, żadnych działań. Za każdym razem tragedia, za każdym razem niesamowite niesienie tej złej informacji. Nie idzie nigdy za tym dobra informacja, nie idzie za tym żaden program działań. Jak idzie w przypadku Warty, to jest generalnie 99 razy, tysięcy razy mniej popularny, aniżeli ta tragedia i ten szloch. Słuchajcie, wyciągnijmy wnioski. Dużo przy tych katastrofach się dowiadujemy o podstawowych prawidłach funkcjonowania biologii i chemii mikroorganizmów, makroorganizmów. To wszystko ma dużo ze sobą wspólnego. Zadbajmy o tą część trofi, która jest w stanie uratować wasz zbiornik, waszej lokalnej społeczności. Kto chętny, zapraszam. Powtarzam, będą materiały, będzie to jeszcze przygotowywane. Mam nadzieję, że zarząd główny też poprze tą inicjatywę. Wiele kół się już do mnie w tej sprawie zgłasza. Cieszę się bardzo. Te koła, które na co dzień współpracują, wiedzą o co kaman. Odbijmy ten hejt, odbijmy te informacje, które totalnie niczego nie przynoszą. I moje takie szczere pragnienie. Zacznijmy w końcu działać. Jest do uratowania kilkadziesiąt, ponad 100 zbiorników w następnym roku. Jeżeli widzicie, że wam dzióbkuje ryba, jeżeli mieliście jakiś zakwit już wcześniej, jeżeli już musieliście działać, bo dusiła się ta ryba, bo mieliście przeduchę i tak dalej, wy jesteście w pierwszej kolejności, którzy mogliby skorzystać z tego projektu. Jeżeli ktoś chce interwencyjnie, zapraszam do kontaktu. Jeżeli ktoś chce zbadać swoją wodę, zapraszam do kontaktu. Jeżeli ktoś chce pomocy ichtiologa, zapraszam do kontaktu. W każdym zresztą okręgu jest ichtiolog. On ma bardzo dużą wiedzę. Dopuśćcie go do tych działań. I działajmy. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Głupie komentarze będą usuwane. Hejty będą usuwane. No i bardzo dziękuję tym ludziom, którzy mają na tyle podstaw biologii, żeby zrozumieli cały proces i żeby przyłączyli się do ochrony naszych wód. Szybciej wędkarze ze swoją pasją łowienia ryb dotrą na takie zbiorniki, niż dotrze tam osoba wydelegowana, żeby ewentualnie, no w jakim momencie? Przeważnie przy tragedii, tak jak samozwańczy Dariusz, jechać i ratować zbiornik. Pozdrawiam was. Dzikie jest piękne. Albo i nie. Twoja decyzja ma dzikie znaczenie.